Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Watch Dogsach, moi drodzy. Możliwe, że ostatni odcinek w takiej formie będziemy tutaj odgrywali, w zależności od tego, co napiszecie pod pierwszym odcinkiem, gdyż ja aktualnie nagrywam na zapas. I udajemy się do kolejnej misji, jeżeli się nie mylę, właśnie tej, którą nam już wcześniej zlecono. Natomiast, no po prostu nie zrobiliśmy jej. Tak, wiem, jestem głupi, nie zauważyłem, że jest tam rzeczywiście kilka ikonek, które można było kliknąć. Przepraszam. I oczywiście teraz źle skręciłem, źle pojechałem w ogóle. Profesjonalny kierowca rybki, jego auto wygląda jak wygląda. Widać, że zda prawo jazdy na pewno kiedyś. A to jest w ogóle fajna zabawa z mostem. I jum. Świetnie, brawo ja. Nie ma to jak utrzymywanie wszystkiego w takim klimacie, prawda? Chciałem powiedzieć, w takim klimacie... Nie tyle tragedii, nie tyle takim ciemnym. A chwila, przecież ja to już miałem. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Już wam tylko pokazuję, o co w tym chodziło w ogóle. Co się stało. Chodziło o to, że po prostu trzeba było kliknąć. Ja nie zauważyłem, że to są ikonki. Naprawdę, bardzo mocno tego nie zauważyłem. Oczywiście jest to jakiś ranking, który mnie absolutnie nie obchodzi. Oczywiście policja mnie teraz ściga, bo niestety, ale wyciągnąłem broń w nieodpowiednim miejscu i tak dalej. Tak powinna zawsze też aktywować normalna misja, tak mi się wydaje. Też pewności nie mam. Przy okazji da się tutaj zranić przechodniów. W sensie wjechać w nich. Nie można ich chyba zabić, ale da się ich na pewno uszkodzić. Poniekąd. Tak, spacjent ręczny. Zapomniałem właśnie, szukałem ręcznego teraz. Jest to bardzo, naprawdę uwierzcie mi, że takie nagrywanie jest bardzo niewygodne mimo wszystko. Nawet dzisiaj wygląda na bardzo spoko. Okej, powinniśmy go zgubić. Cholera, nic się nie udało. Tak na się wyskok. Chociaż nie, padnę do wody, cholera, jasno. Ja już mam dwie gwiazdki, to niedobrze. W sensie teraz macie przynajmniej pościg przed policją. Znaczy ucieczkę przed policją. Pościg policyjny. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, w sensie jak to będzie wyglądało. Wystarczy wystarczająco długo być na terenie, niezauważonym przez policję, albo uciec po prostu z tego terenu, aby się ten pościg zakończył. Myślę, że w tym miejscu mógłbym postać przez chwilę. Myślę, że mogę w ogóle tutaj stanąć na te 16 sekund, ponieważ nie mam za bardzo możliwości ucieczki, chyba że przemknę tam pomiędzy nimi. Jakoś, cholerka. I znowu to sterowanie daje mi się mocno we znaki. Niestety. 2, 1. Dobra, udało się. No, proszę bardzo. Oczywiście, niestety, ale wyłączamy radio. O, teraz mogę w ZT Online wejść. Tak należało. Powinien zrobić to. Oczywiście zrobimy backspace. Ze względu na to, że nas to nie interesuje. Ponieważ nie chcę to robić. Nie chcę tego robić, przepraszam. Naprawdę to jest bardzo mocno wydłużone po prostu zadanie w ten sposób, a mi się raczej nie spieszy. Znaczy, mi się, przepraszam, troszkę bardziej spieszy, ale nie aż tak bardzo. Tak, mi się nie spieszy, ale nie aż tak bardzo, żeby robić jeszcze to. Tak, wybaczcie, ale walki online nie są jakimś ultra niesamowitym czymś w tym wypadku. Ale staram się jakoś przejechać tutaj w miarę sensownie. Ale jak zawsze po prostu rozpieprzam wszystkich przechodniów po drodze. Ojejku, ten most jest cały czas tutaj podniesiony. O, i zajebisty skok. Kocham po prostu skoki przez te mosty. Myk. Gdzieś to jest przestępstwo w okolicy. Możemy sobie podejść tam i zobaczyć. Cóż się tutaj dzieje? Może w końcu czemuś zapobiegniemy, prawda? Już to wie. Bardzo sobie teraz niedobrze w ogóle tą koszulę tutaj na twarzy ustawiłem. Gdyż... Tak, to jest koszula ogólnie, niż szmata, tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku bodajże. Prosiłbym, żebyś poszedł, mój przyjacielu, tej drogi. To chyba będzie ofiara, czyż nie? Tak, to jest ofiara. No, panie, proszę pan, działaj. Skryj się tutaj. Ale... Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Cholera jasna, no. Nie no, on po prostu jest jakiś dziwny.
Ktoś go od tyłu zajdzie, czy coś tak? Hey! You don't wanna get involved! Dobra, trafiony. I leży. Chyba nawet nam się udało bez, tak, bez interwencji policji to zrobimy. Miał powiązanie z Ira, okej. Okay. Bardzo sobie niefajnie oglądałem koszulę na twarz, tak więc musicie mnie zrozumieć, że po prostu cały czas ją staram się poprawić. Jest mi po prostu niewygodnie. A ciężko to zrobić. Oj, przepraszam, też znowu teraz walnąłem w mikrofon. Profesjonalizm jak zawsze. Okej, okay, i ogólnie tak jak powiedziałem, też musimy iść w hakerstwo, myślę. No, pociągi może na razie nie, dodatkowa bateria też raczej niespecjalnie. O, niestety, ale muszę na razie to olać. Tutaj to, w tą jazdę bym chciał pójść właśnie. To jest jedyna rzecz, która mi była potrzebna jeszcze. Ale ja w ogóle wziąłem to auto, które ma przebitą oponę teraz z przodu. Bez sensu zupełnie. Strasznie wierci to koło. No nie, no świetnie. Koło chciałem powiedzieć na wierzchni. Bardzo niewygodnie się tutaj chodzi, powiem szczerze, w tej grze. Ale to jest tylko moja opinia. No dobra, kojarzę tą misję. Tak jak mówiłem, troszkę gameplayu widziałem z tej gry. Ale wiecie co? Tak, pierwszą rzeczą, którą zrobię tutaj, to jest wzięcie innego auta zupełnie. A zaraz oczywiście tam tego gościa jeszcze pojedziemy. On jest aktualnie tutaj. Cholera, no i właśnie, to jest potrącenie cywila. A, nie, dobra, już myślę, że tam się zamordowali, nie, zraniłem tylko na szczęście. Nie da się po prostu cywila tutaj zabić, ale da się go zranić. I to nam wpływa negatywnie, jak widać zresztą, na naszą reputację. To tak naprawdę chyba dużo nam nie zmienia, jeśli nie my, tylko podejście po prostu ludzi do nas. Okej, okay, muszę znaleźć teraz tego gościa. Nie, on, jego tutaj nie ma teraz. Teraz muszę uciec, zanim się to aktywuje. Da, MK. I on jest teraz tutaj, niby. W sensie, kolejny nasz cel oczywiście. Oj, do dupy zupełnie. Pojechałem. No nie, złapię mnie. No właśnie. Zauważyli. Może mi się jakoś uda uciec gdzieś. Osłona. Hayden. Oh goddammit. Jest cholernie niewygodne sterowanie jak dla mnie. To tylko moja opinia oczywiście. O cholera, i się już na mnie radiowo zdać całą dookoła, no świetnie. No i padnę chyba. No nie ma szans, żebym to przeżył. Tak też myślałem, no bez sensu zupełnie to zrobiłem. Dałem się głupio wykryć. Zaowocowało tym, że po prostu mnie pelili, no. Oj, przepraszam, znowu walnąłem kurczę w mikrofon, nie wiem co mam z tym. Ale tak, wchodzimy. Jak widać teraz już absolutnie bez problemu, nie musimy wybijać szyby. To nam daje tak naprawdę to, że po prostu niepokój społeczny jest niższy. No tak, musimy przejechać znowu do tamtego celu niestety. No cholera jasna. I co? Nic zajebistego. O tak. Motocykle. Kocham ogółem jeździć motocyklami w grach. Zresztą nie tylko w grach, ale w rzeczywistości po prostu nie umiem. Ale tak, to jest coś zajebistego. I zawsze mnie kusi, żeby tym motocyklem sobie pojeździć po prostu i się porozbijać. Ale to nie jest najlepszy pomysł, tak szczerze. Dobra. Shit. Trzeba przejechać przez ten fragment tutaj. Tak najszybciej znowu. Oczywiście tam dodawał MK. Teraz sobie oznaczam cel, tylko muszę teraz pamiętać, żeby odpowiednio odjechać tam. W sensie na odwrót niż to zrobiłem tym razem. I skręcić w odpowiednim miejscu. W ogóle jest taki problem delikatny, że tak jak powiedziałem, mi parują okulary, jest mi ogólnie dosyć niewygodnie grać, tak więc naprawdę nie dziwcie się, jeśli będę jakoś tam gównianie grał, bo to jest efekt tego po prostu, jak bardzo niewygodny, powiedzmy sobie, strój wziąłem tutaj i ogarnąłem. O, jednak będzie mi auto osobne, pewnie, do wzięcia tego gościa. No już chyba
On już jest chyba na tylnym siedzeniu, tak? Tak. Tego co zakładam. Hope you have an invitation or you're dead. I'm the driver. Fuck man, what took you so long? You got a car, this thing's shot to hell. No. My rules, your car. That's the job. Alright, well come on man, let's go. Ja szczerze nie widzę tutaj żadnych kul, w sensie dziur. Aha, dobra, nieważne. Nie będzie, że nie widzę żadnych dziur po kulach. Bo kul po dziurach, jak to woli. Ale dobra, jednak widzę już to po prostu na tych drzwiach. Tragedia straszna. Okay. MK. Pierwsza rzecz, którą robimy. I jedziemy do celu. Nie dobrze, trójka po prostu poszukiwań już. Sit back and keep quiet. Just stick to the plan. I know what I'm doing. Damn, it's a patrol car. I see it. Dobra. Trzeba przebić przez blokadę. Nie ma innej opcji. Aha, nie, ja nie mogę zostać wykryty. Miałem nadzieję, że mogę po prostu się przebijać przez te blokady. Okej, czyli do dupy znowu. Proszę, żeby tylko nie musiał zaczynać od początku. Bo mnie coś trafi. Okej, na szczęście nie. A w takim razie to nawet nie ma sensu po prostu robić te trasy, skoro i tak to jest wszystko poblokowane. Okej, szuka tędy. Następnie tędy. Wyjazd. Zakręcamy w tą uliczkę. Skręcamy tą uliczkę. Powinno być luz, znaczy powinien być luz. No helikopter sobie odlatuje. Teraz już widzę jeden radiowóz nowy. To mnie trochę niepokoi mimo wszystko. Ale nie powinno być problemów. Jeszcze kawałeczek. Zakręt i jesteśmy na miejscu praktycznie. Proszę bardzo, załatwione. Dzieczka udana, no i super. Teraz tylko MK. A ja w ogóle muzyki nie włączyłem, przepraszam najmocniej. Co to mieć zrobić? Żeby nam znowu nie wyrzuciło to jakieś... Prawda, praw autorskich. Tym bardziej, że gadałem przez cały czas, więc mam nadzieję, że jakoś to zagłuszyłem. W jakikolwiek sposób. A naprawdę nie uwierzycie, jak bardzo ciężko jest tak grać. W sumie jestem praktycznie jakbym wyszedł na dwór, bo ja mam na sobie płaszcz. Mam na sobie koszulkę, mam na sobie drugą koszulkę, jakby nie spojrzeć, he. I czapkę jeszcze na dodatek. Do tego okulary, które mi co chwila parują, więc... Naprawdę nie jest to wygodne. Ale jest to fajne. Why is the club boss meeting us? He's not meeting us. He's meeting you. Someone new. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast, I didn't... Quiet now. It's all over, son. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed what matters most. This is how the world turns. Not much room for fuck-ups. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck-up, though. Yeah, it wasn't. Yeah, calm now. It's all right. Calm? Get a chance to talk to your mama? Call your friends? Robicie, jak to się skończy, prawda? Well, sir, I was in a hurry. That's good. Very good. No właśnie. Mr. Quinn! Nie jestem fanem tej broni, tego szpikulca. Zbytnio specjalnie. Ale u niego to jest użyteczne. Jakby nie spojrzeć. You can tell your employer I'll call again. If ever I need another delivery. Jak widzicie, absolutnie z tym człowiekiem lepiej interesu nie robić. He runs the Chicago South Club. These assholes have been preying on Chicago since before I was born.
I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. And this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. Staram się też za bardzo tutaj nie przerywać mu w jego rozmowie. Właśnie, naprawdę staram się też wyłączyć to radio, żeby nie było problemów. You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. On nagle zniknął kulę po dziurach. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked, Maurice is doing just fine in his new home. Okay, co mogę teraz zrobić? To jest dobre pytanie. No, cieszę się naprawdę, że wypełniłem misję, ale co dalej? Na razie. Zobaczcie, musiałem spojrzeć na godzinę, jest po 23, ja siedzę kurde tak w ogóle ubrany. Pota absolutnie. Może gdzieś pójdziemy, coś zrobimy. Tutaj jest w sumie coś obok nas. O! Zlecenie konwojowe. Znaczy nie specjalnie mi to interesuje. Ale jest bad boy. I trzeba jechać do niego w takim razie. Face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. Coś załatwi? Czekajcie, zobacz jeszcze. O, właśnie. Załatwiłem sobie nowy utwór. Tutaj sobie ogarniemy konto. 3600. Ło, panie. Pasiva. Nie skomentuję tego w sumie. Chyba mogę. Tak więc przejdźmy do tego, tej misji już w sumie. Związanej z Bad Boyem. Dowiemy się w końcu. Chyba w tej misji już się dowiemy, kim jest Bad Boy. Albo raczej kim nie jest. Byłem Bad Boy before and he's always protected his identity. That's how DedSec works. Now he wants to meet. That's unusual. All right, I'm gonna try and shake him off his game. Let's see what he's up to. Dawaj, panie Aiden. Chciałbym, abyś przeszedł troszkę szybciej, może? Nie? Trudno. Bad boy. What? Bad boy, 17. What the fuck, man? I oto nasz bad boy. Bad boy, 17? Clara. Clara. Powiedziałbym, że znałem osoby, które wyglądały podobnie. You don't look 17. To kiedy mi słowo znałem. You look like a bad boy. No, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen. I need to trust you, Clara. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No. We needed a face to face for this. You wanted dead sex, Max? You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Ujcie też nazwy tych misji nawiązują trochę. Na tego, co się dzieje. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. No, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just sent. Me tracking his signal. You're not quite what I expected.
Dobrze w sumie. And you're exactly as I expected, Aiden. W tym momencie stała się jeszcze bardziej anonimowa tak naprawdę dla niego. Bo myślał, że coś o niej wie. W praktyce wyszło zupełnie na odwrót. Mamy kolejny punkt, jej. Zblokowane nowe zdolności. Zajebiście, bym powiedział nawet. Cóż tu jest? Skradać śmigłowce. Nie bardzo, na krótką chwilę nawet jeśli. Rurociągi z palą są zajebiste, ale jeszcze może nie. Kolczatki. No, może jeszcze. To jest spoko. Będziemy sobie to rozwinął mimo wszystko. Dodaję miejsce na baterię, to tak jak powiedziałem, no raczej nie. Cóż tu jest? Okuj wroga. To jest fajne, tylko że na razie nie mamy punktu zdolności, jakby nie spojrzeć. Jeśli chodzi o broń, to na razie nic. Jeśli chodzi o wytwarzanie. To mi też nie jest potrzebne. Moglibyśmy w granaty pójść, a co to jest? Jeszcze zaćmienie. O, zaćmienie jest spoko. Zaćmienie jest bardzo spoko. Pamiętam jeszcze, tak jak mówiłem, z gameplayów, które oglądałem. Też nie oglądałem zbyt wiele, jeśli chodzi o... Voila. So we need to track your caller. But he's sneaky. He's bound to the address to the office tower. Client services, employees, and executives, things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in, I get you his location. I can get into the building with the most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground, in the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was... Znaczy może nie jest to ciężko, to raczej długo ją będę mógł robić. Czy możliwe, jest taka opcja. Dobrze, trzeba podnieść. Nam coś pomoże. Ja nawet szukam czegoś, co mogłoby mi pomóc po prostu w jakiś sposób. Staram się ich w miarę tak porozpraszać, żeby po prostu móc coś zrobić. Tu jest wysać, to na razie nie. Muszę tutaj dotrzeć przede wszystkim. No to jest kamera na gości, więc raczej niespecjalnie niestety. Ruszyłbyś się gościu, chciałbym cię wysadzić tutaj. Chyba na to opcji za bardzo nie ma. Jest jakaś kamera, do której mogę się połączyć. Tutaj tylko. Słabo. Nawet bardzo. Nie tak. Jakby pod to podszedł. Do tego pierwszego musiałbym się jeszcze dostać. Więc jeszcze raz by się przydało, żebym w ogóle zhakował tą kamerę. Ktoś za nim może, Nic, drzwi, o drzwi jakbym zamknął na przykład. Teraz do niego podbiegł, go ogłuszył. Co? Załatwione. W takim razie teraz C. Jeszcze raz do kamery. Otwórzmy sobie sporo ten drzwi. Oni są już chyba zaalarmowani, tak? Niestety. Cholerka, dobra. Nic z tego. W takim razie trzeba wyjść. Ja mam jakieś, w ogóle jakąś broń. Taką z tłumikiem? Nie. Tam pistolet, tylko że usunęło mi ten z tłumikiem, który miałem fajny. Niestety, niestety. Zależy jak spojrzeć. Dobra, leży. To jest jeden. Kolano go chciałem załatwić, żeby został zneutralizowany. Mimo wszystko to działa pozytywnie na naszą reputację. Jakkolwiek to głupie nie brzmi. Zatkany. To bym się chciał przenieść. Czy tam jest, ilu tam jeszcze jest przeciwników? Jest ta jeden. Dobra, nie zareagował już na to.
Ale mogę jego wysadzić za to. Dałem radę dzięki temu przeskoczyć. Załatwiony. Kolejny. Czy ja tutaj mam coś ciekawego, co by mnie interesowało? Ten OCP mnie interesuje. Może być w sumie. Czemu nie? Odblokowałem go jako broń. Jest tutaj coś jeszcze, co by mnie interesowało z takich większych rzeczy? Chyba raczej już nie. Wszyscy już sobie poszli, więc no cóż. Zostaje mi tylko właśnie się tutaj wedrzeć tak naprawdę. Chciałem to zrobić bardziej na cicho, no ale cóż, jak widać moje umiejętności są jak zawsze znikłe. Znaczy znikłe, znikome. I'm in the building. O. Can you see what's ahead? Billy, I'll show you jakieś... składniki chemiczne. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. You can disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. You scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh, no. He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track her collar and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. Powiem szczerze, że no nie jest zbyt dobrze. Że oni nawet tam nas mogą chyba zobaczyć. Tutaj możemy się przenieść na kamerę tego gościa, ale wiecie jaki jest problem? Taki, że bardzo ciężko, o właśnie, od niego się gdzieś przenieść. Na szczęście akurat dobrze się obrócił. Tutaj też nie mamy zbyt wielkich możliwości. Bo to jest jakieś nagranie. Okej, to było celowe osobiście, znaczy tak zrobiłem celowo. Nie chciałem też przeszkadzać w tym nagraniu, ale o widzicie, na przykład nas się nie da zidentyfikować. O, to jest kolejne nagranie, też warto zobaczyć, co się w nim znajduje. Okej, jeden załatwiony. Chciałem skakować tam tego gościa, który jest tam. Znaczy w sensie raczej jego ciało. Leży? O, teraz możemy skakować, super. Tak jak mówię, no ciężko jest mi mówić też troszeczkę, więc staram się też z tym ograniczać. Dobra, leżą. Okay, czyli ci, którzy posiłki mogli wezwać, leżą oprócz jeszcze jednego. Już niestety te posiłki wzywa, więc za bardzo szans na to, żeby go unieszkodliwić nie mamy. Więc prawdopodobnie będziemy mieli właśnie przewalony zaraz. Dobra. Tak, jak powiedziałem, no niestety posiłki już przyszły. Nie jest do końca znamy ich lokacje, to jest najgorsza cholera. Jeszcze tam są, żeby jeden przynajmniej. Okej, załatwiony kolejny. Pozabijani. Wiem, że nie powinienem tego robić, bo ja chciałbym coś zrobić na cicho, no ale widzicie jak to wychodzi. W moim wypadku. A czy jak to bardzo nie wychodzi w moim wypadku. To jest kamera, ale ją widzieliśmy. I do tego niestety nie mogliśmy się dostać tak tamtąd. Dopiero tutaj, będąc wewnątrz, jesteśmy w stanie to zrobić. Jest jakaś blokada czasowa? Nie, na szczęście nie. Tak naprawdę zróbmy tak, następnie tak. Dzięki temu to odblokujemy. Jesteśmy w stanie to przesłać sygnał tutaj. Następnie w ten sposób. I... O, lerka, chwila. O, dobra, już wiem, tak. Dzięki temu jesteśmy w stanie... Nie, jeszcze nie. O, teraz. Dzięki temu jesteśmy w stanie to odblokować i przejść do kolejnego etapu.
Mek. I załatwione. Nieco dochody, ale też... Teraz sobie to nie pomaga, co jest tutaj o nim napisane. Czekamy. Okay, I got you in. Can you track the caller? Searching now. Carlis, the police are coming. They've got hiding scans that are hard to shake. You need to get out of there. Dobra, jestem, będę w dupie. Jestem bardzo w dupie. No, bardzo, bardzo bym nawet powiedział, że jestem w dupie. Okej, zabity, jeszcze jeden tutaj został. Cholera. Tutaj gdzieś stamtąd, tam jest jeden. Staram się tę misję dokończyć i zakończymy odcinek, bo naprawdę bardzo późna godzina, a ja też wcale się najlepiej w tym naprawdę nie czuję, bo siedzenie w tym praktycznie drugą godzinę. Bo naprawdę aż tyle już tutaj zajmuję. Temu wysadziłem granat. Tego możemy wysadzić jakoś. Niestety nie. Trudno. W razie chyba trzeba powrócić i uciec stąd. To jest jeszcze jeden gość na tym piętrze. No. Jest tutaj. Tylko pytanie, czy wychyli się już. Gość się wychyli. Dziękuję. Dobra, uciekamy, spieprzamy. Nie ma co się bawić nawet. Dobra, odblokowany nowy karabinek. Znaczy karabinek, w sumie to tak. Gdzie? Dobra. On dostaje tutaj. Kwika. Jak jeden zabity. Mało HP. Zatrzymany, super. Dobra, musimy uciekać. Ucieczka. Dobra, jest bardzo niefajnie i przy okazji, tak jak powiedziałem, no niestety przeginamy troszeczkę z czasem odcinka, ale jest to, powiedzmy, wymagane przeze mnie, znaczy przez grę, powiedzmy, do tego, żeby kończyć misję. Okej, chyba nam się udało. Jest stąd. Otwórzmy sobie drzwi. I powinno być wszystko w porządku. Tak? Jeszcze nie do końca. Dobra, ucieczka. Nie uda mi się to. Wykryją mnie, bo jestem w środku dopiero tego. No nie. Niestety, albo... Kurde, ale far. Proszę, mega far. Pytanie, gdzie ja muszę się ukryć tym skanem? Ale ja mam muzykę włączoną, przepraszam. No, znowu tak jak powiedziałem, nie waliło praw autorskich. Gdzie ja mam się ukryć? Halo? Już? Jeszcze nie wszystko. Dobra, inaczej. Wyjazd może spod ziemi. Okej, ucieczka udana. Jednak. Dobra, moi drodzy. Czy mogę już zakończyć? Nie, jeszcze nie skończyliśmy misji. Więc doczekajmy do rozmowy tutaj. Też. Już? Już jest, dobra. W takim razie rozdajmy tylko nowy punkt umiejętności, który mamy. Którego w sumie nie rozdałem, bo nie mamy nic sensownego tutaj do wzięcia. W takim razie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Wybaczcie za te takie drobne fejle i za to, że trochę mało mówię, ale myślę, że tutaj przede wszystkim fabuła opowiada się sama i ciężko tutaj coś więcej dodać z takiego ciekawego komentarza. Może w przyszłości coś tam dodam, ale gra jest mega ogółem... Bardzo ciężko jest gdzieś odejść od tej głównej fabuły w tych początkowych odcinkach. A przy okazji, tak jak mówię, no, są pewne trudności właśnie. Pokazywałem na ekranie. Tak więc, jeżeli nie macie co robić z pieniędzmi, to zapraszam do donatowania. Jeśli nie macie co robić z wolnym czasem, to zapraszam was na naszego Discorda. No i jeżeli wam się podobało, to możecie dać suba i zostawić jakąś ławkę po sobie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.